awaria, Czajki. Trzaskowski powołuje własną komisję, awaria, Czajki. Rafał Trzaskowski powołuje własną komisję. Musimy szczegółowo poznać okoliczności awarii i zależy mi na tym, aby zrobili to specjaliści, przekazał w poniedziałek 7 września Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy poinformował, że powołał komisję do spraw wyjaśnienia przyczyn awarii. Pokieruje nią profesor S. Rybicki z Politechniki Krakowskiej, dodał. O powołaniu nowej komisji prezydent Warszawy poinformował na Twitterze. Musimy szczegółowo poznać okoliczności awarii i zależy mi na tym, aby zrobili to specjaliści. Dlatego obok zespołów pracujących od początku w ratuszu, powołałem komisję do spraw wyjaśnienia przyczyn awarii. Pokieruje nią profesor Stanisław Rybicki z Politechniki Krakowskiej, napisał Rafał Trzaskowski. Sytuacja w Warszawie jest bardzo złożona, profesor doktor habilitowany inżynier Stanisław Rybicki jest dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Krakowskiej. To jeden z czołowych w kraju ekspertów z dziedziny infrastruktury wodno-ściekowej miast, podkreślił stołeczny magistrat. Do współpracy w komisji dobierze on zespół, który dokona szczegółowej, eksperckiej analizy okoliczności obu awarii, z sierpnia 2019 i sierpnia 2020 roku. Miasto zaznaczyło, że istotne jest, by sprawdzić również czy i jaki wpływ na drugą awarię miała ta sprzed roku. Profesor Rybicki przyznał, że sytuacja w Warszawie jest bardzo złożona i szczegółowe zbadanie wszystkich istotnych aspektów to kwestia wielu miesięcy. Możemy snuć przypuszczenia na podstawie historii tej inwestycji, czy już dostępnych ekspertyz po awarii zeszłorocznej, powiedział profesor Rybicki. Nie możemy działać pod presją czasu, naukowiec zaznaczył jednocześnie, że bezpośrednich przyczyn awarii na razie nikt nie zna. Jednoznaczne wnioski muszą być poprzedzone dłuższym okresem szczegółowych badań. Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko kolejnych takich zdarzeń, nie możemy działać pod presją czasu, dodał. Po zakończeniu prac komisja sporządzi raport, który przedstawi miastu, poinformował ratusz. Śledczy. Nic nie wskazuje na celowe uszkodzenie instalacji we wtorek, Rzeczpospolita przypominała, że szokującą hipotezę o tym, że system odprowadzania ścieków w oczyszczalni Czajka mógł zostać uszkodzony na skutek sabotażu lub innego działania o charakterze terrorystycznym, postawił Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie w zawiadomieniu do prokuratury. Jednak, jak ustaliła RZ, oględziny zniszczonego tunelu, przeprowadzone na miejscu przez policjantów i prokuratorów, tej wersji przeczą, nie znaleziono nic, co wskazywałoby na celowe uszkodzenie instalacji. W ubiegły czwartek śledczy na miejscu dokonali oględzin zniszczonej kanalizacji. Policjanci, w tym doświadczony pirotechnik, i dwaj prokuratorzy weszli do tunelu jednocześnie z dwóch stron, od strony lewobrzeżnej ulica Farysa oraz praskiej zakładu Świderska, posuwając się naprzód. Tunel pozostał nienaruszony według relacji uczestników oględzin przytoczonej przez RZ, sam tunel pozostał nienaruszony. Jednak ciśnienie z uszkodzonej rury i napierające od spodu ścieki uniosły posadzkę tunelu. Rury są pod posadzką, a w pewnym miejscu wybrzuszyły ją i wyrwały jej konstrukcję. Idące naprzeciw siebie ekipy śledczych nie spotkały się, oddzieliła je odległość ok. 8 metrów. W tym miejscu posadzka tunelu, po której szliśmy, uniosła się już tak wysoko i była tak zawalona gruzem z uszkodzonej podłogi tunelu, że dalej nie dało się iść. Nie ujawniono śladów osmoleń charakterystycznych dla użycia materiałów wybuchowych, stwierdził w rozmowie z gazetą policyjny pirotechnik. Czy możliwe byłoby wpuszczenie ładunku do rury? Zapytała RZ. Wykluczone, system wychwytuje nawet drobne przedmioty, powiedział gazecie jeden ze śledczych.